Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Elden Ring. Jak zapowiedziałem, będziemy ruszali teraz w tym kierunku. Tylko to musiałbym zejść stąd, na ten moment. Struga, pomóż. Dobra, tylko w sumie, czy jestem w stanie tutaj zejść, tak żeby nie zginąć? To tam jest miejsce łaski pod spodem! Nice. Dobra, bez zapytania, jak tak... Patrzę to tak średnio, czyli muszę iść trochę bardziej w tym kierunku. No, czyli w sumie mogą teraz od wioski tak naprawdę się cofać, bo wyszłoby lepiej. No ale dobra. To jak zeskoczę, to już powinno być ok. Proszę bardzo. Żdjemy. Miejsce łaski odkryję, ale oczywiście nie będę się nie odpoczywał, no bo dopiero co to zrobiłem. Jezu, co to było? Czemu tak nagle mi klatki zdropiły? Nie wiem. A i mamy tam ten cały obóz. Uj, mamy kolejny taki komin. Znaczy, Boże, obóz. Powóz, a nie obóz. Tutaj schodzimy. Co jest tu? Okej, znowu ten efekt, który nie mam pojęcia co robi, ani jak działa. Złote świetliki, kolejny nowy materiał. Tylko jakaś lampa by mi się przydała. Taka lampa zwykła, nie pochodnia. Żebym wiedział, mógł się przypasić i sobie zapalić, kiedy tylko będę potrzebował. Dobra, tu jestem pod tym mostem, mamy taki lasek i tak dalej. To mnie na razie nie interesuje. Ja idę się po pierwsze przejść do gościa, na którego mam questa z wulkanicznym dworze. Po drugie, do tego zamku, który jest poniekąd po drodze do tego gościa. Okej, czyli muszę iść po prostu teraz cały czas drogą. Spoko. No, ale w sumie jak już zahaczamy o ten powóz, to szkoda sobie nie splądrować zawartości. Dobra, niegasnący motyl od tego gościa zgarnięty. Tu też widzę kolejnego. One dwóch było, ale szybko polegli od mego ostrza. Złoty na poziomie pierwszym. Ponownie szkoda, że tylko na pierwszym. Ale niestety. Kurde, miałem sobie czary ustawić nowe. Ach. Dobra, to jak odkryję kolejne miejsce łaski, to zrobię. Znaczy, nowe. Nowe w sensie, że chciałem wrócić do inkantacji, nie? O to mi chodzi. Okej, z tego coś ważniejszego wypadło. Dyniowy hełm. Okej. Czekaj, czy lepszy. Dobra, no na pewno jest lepszy od tego aktualnego. Tylko pytanie, czy ja chcę go właściwie wyekwipować, nie? Nie no, ale tak, kurde, zajebisty jest ten miecz. Buff na mróz sprawia, że bije większy damage, a jeszcze dodatkowo się leczy za te wszystkie, za wszystkich typiarzy. Ktoś nie zabije. Dobra, jeden padł. Tylko dalej szkoda, że tak mało się leczy. Flaszka. Jeszcze jedna. Cyk.
Teraz z niego powinniśmy dostać dwie flaszki. Dokładnie. No i teraz możemy bardzo ładnie splądrować zawartość tego powozu. Czy tam tego konwoju, powinienem bardziej powiedzieć. Co my tu mamy? Wielkie gwiazdy. Wygląda jak wielka kolczasta maczuga, czyli zdaje się Morgenstern to się nazywało. No, nie byłem bliski prawdzie. Wielka pałka z trzema gwiazdami na końcu do zadawania ciosów. Choć to głównie broń obuchowa, kolce gwiazd wywołują krwawienie. Krwawa gwiazda to zły omen. Ten fakt nie umknie tym, przeciwko którym broń jest skierowana. Trafienie nieznacznie zwiększa zdrowie. Ale zwiększa, że wydłuża pasek, czy zwiększa, Czy zwiększa, że mam po prostu więcej życia? Bo to pytanie, jak interpretować teraz to zwiększenie zdrowia. Dobra, co mi jest zgarnięte i szukamy dalej. Kolejnych przejść. Dobra, bardziej w kierunku drogi bym się musiał zwrócić. Jak śmiesz mi kunia atakować? To jest niewaga krwi wymaga. Krwi, której właśnie od ciebie... Krwi twej, którą już właśnie przelałem, więc powiedzmy, że zadość uczyniłeś. Nie, tak w sumie to nie. Krwawy smar i coś jeszcze? Nic. No ale to raczej nie jest wszystko, pewnie ktoś to już zdążył splądrować po prostu. O, kolejne miejsce łaski, poproszę. No ci ewidentnie nie ogarnęli, co się dzieje. Ciekawe, czy to jest jeden z tych mostów, które jak trafisz, to się rozpadają. I proszę bardzo, Góra Gelmir. Powracamy w jej okolice. I dobra. Tutaj jakbym szedł dalej, no to właśnie bym poszedł i od tego. I od tej poprawnej strony bym się dostał do wulkanicznego dworu. W sensie nie na skróty z rają, tylko normalnie z buta. A prośba jest tam na dole. Zobaczmy. Tam całkiem niżej pewnie. A gdzieś tam jest zamek. O, już go widać nawet. Zobaczmy, jak się prezentuje. Tak z góry. No, całkiem zacnie, tylko niestety nie ma tego, w cudzysłowie, bez cudzysłowie, po prostu nie ma tego bezpiecznego zeskoku z tej strony, więc muszę wrócić na drugą, zeskoczyć tam na dół i lecieć dalej z buta, czy tam z kopyta. Jak łaskowy żart jest ponownie. I mam takie pierdy przy sobie, że czasami nie wiem, czy opłaca się w ogóle przeszukiwać tych gości, których pokonam. Okej. Okay. Czy mam jeszcze jakiś taki zeskok? Mam jeszcze jeden taki zeskok. Pięknie. No to zeskakujemy. Nic nam się nie dzieje. I teraz do przodu i w prawo. Okej. Okay. Kolejny ogr. Chyba razem samotny widzę. O, nie do końca. To strażnik. Au. Dobra, ty tam krzyczeć, ja cię za ten czas popnę. Tam nigdzie nie odchodzisz. Proszę, proszę. Czy to jest wymagane? Nie, to nie jest wymagane, aby tu przejść. Okej. Okay. Czy tu jest miejsce łaski? Czy ja mam jeszcze jakiś klucz? Mam. Nice. Chyba kupiłem w poprzednim odcinku. O kurde, użyłem jednego klucza, czy dwóch? Stary tunel Altus.
Kurde, powiem wam, że nie wiem. Gaść wybuchowych kamieni. Kurde, nie wiem, czy użyłem jednego kamienia, czy więcej. Kamiennego klucza, znaczy się. Mam nadzieję, że jednego. Dobra, tunelem zajmiemy się kiedy indziej. Na razie tylko odkryję miejsce łaski. No i wracamy na górę. No kurde, to jest wystarczająco miejsca, aby przyzwać strugę. No to czemu nie mogę tego zrobić? Dobra. Konia. I tutaj w lewo. Teraz pytanie, czy ten znak jest gdzieś tutaj na dole, czy jest może gdzieś wyżej? No ale nie, no raczej nie. Powinien być gdzieś tutaj na dole. Już na wprost. O, mam to. To jeszcze jarzębina. Rajlek gnuśny. Tak, chcę go zaatakować. Zobaczymy, czy to się uda za pierwszym razem. Okej, tu nie pójdę. A tu jest! Oho, to jest chyba szkarłatna zgnilizna. No ale kurde, no to poszło szybciutko. Tęga miecza jest niezaprzeczalna. Łuk runiczny i remedium wezwania zgiętego palca. Czyli no niestety pierdoły, krótko mówiąc. No i dobra, skoro gościu pokonane, to jeszcze przejdźmy się do tego zamku. Ciekawe, czy tutaj znajdziemy coś fajnego. Fiolka krepusa i bełt czarnego klucza. Nie wiem, czy te bełty już miałem. Tak, to już miałem. Szkarłatna zgnilizna. Chyba. Bełt okurzy czarnego klucza krepusa, doskonałe narzędzie skrytobójców. Wymyślny spiralny grot wbija się głęboko i wprowadza szkarłatną zgniliznę daleko w ciało celu. To nie jestem pewien, czy to miałem całe, czy to teraz zgarnąłem, no ale trudno. I jeszcze tam jakaś poteczka była, tylko czy to jest potka, którą mogę łyknąć, czy to jest potka, która jest przedmiotem kluczowym? Chyba kluczowym, więc zobaczmy. Kluczowych. Nie widzę na razie. Okej, czy ja jestem kurde jakiś ślepy, czy... Bo tutaj nie ma nigdzie. Tutaj też nie. Składnik? Wątpię, że to jest składnik. No nie jest. Tutaj nie ma. Tutaj też nie widzę tej flaszki. Nigdzie. Nie myślałem, że to jest... No nie, no nie, no nie ma bata, że to by była broń. A propos tego hełmu. Owalny hełm na tyle duży, by osłonić każdą głowę. Bardzo ciężki i wytrzymały. Zmniejsza obrażenia od uderzeń w trafieniu i trafienie w głowę. W jego wnętrzu panuje całkowita ciemność, co pomaga oszalałemu wojownikowi powstrzymać panikę. Duży rozmiar hełmu ułatwia również opanowanie poczucia ciasnoty i klaustrofobii. Spoko. A to jest talizman! O kurde! Dobra, fiolka krepusa. Mała tajemnicza butelka skrywająca ciemną mgłę. Eliminuje wszelkie wydawane przez postać odgłosy. Rytualne narzędzie używane przez zabójców z okrągłego stołu. Był czas, kiedy zmatowieńcy, którzy odeszli od przewodnictwa, nie obawiali się niczego innego niż całkowitej ciszy. Ej, ale fajna rzecz. Bardzo fajna rzecz. Połączcie to jeszcze z tym talizmanem Kotaj, kurde. Jazda. Patrzę, czy jest jakieś miejsce łaski, bo na razie go nie widzę. Jakieś się musi trafić, nie? Uważaj, Bóg. W jakim sensie? Znowu to. Jakieś ślimaczki, powiedzmy. Kolejna roślinka. Oj, to nie jedna. Jak widzę, bagno jest zatrute. O, i szkarłatną zgniliznę używają te kwiatki tym razem.
szybko piguły, żeby zniwelować trutkę. Okej, kwiat nawala. I na razie spokój, więc nie muszę pigułek zużywać, bo ta trutka powinna zejść, znaczy powinna, po prostu zejdzie sama. Kolejne takie astrolabium, to jest mi akurat bardzo na rękę, bo dostanę pewnie kolejny przedmiot, ten przedmiot, który mi odnawia skupienie. Okej, mamy kolejnego giganta. Pilnujesz kamienia Kowalskiego na poziomie 5. No to nie powiem, bardzo fajna rzecz. Wow, ej, ej! Moment! A ty kto? Co to za ziomek? Czekaj. Malej Maraja z Kasztelan Zamku Cieni. Ej ty, czekaj, panie! Czekaj! Bez takich! Ja kurde, nie mam dużo piguł na szkarlatną zgniliznę. Kurde, akurat. No to szybko. Rapier z ostrogami mrówek, maska Marajasa i szata. Dobra, zaraz się to zajmę, tylko pokonam tego. Też kurde, muszę się pozbyć tej szkarłatnej zgnilizny. Padł? Nie, jeszcze nie padł. Jeden cios. Teraz padł i teraz szybko. Chroniące piguły, to jest chyba to? Tak. Dobra, za tego typiarza nic nie dostałem tym razem. Bo już wcześniej z takiego typa tą takiego jego broń dostałem. No ale dobra, zobaczmy. Maska gorsza od mojej. Maska z obliczem siwowłosego młodego szlachcica, zwyczajowo noszona przez głowę rodu Marajas, zwiększa mistycyzm. O jeden punkt, więc jakoś tak nie jakoś mega dobrze. Rodzina Marajas ma podwójną historię, obejmującą wiele pokoleń. Jej członkowie służyli jako kaci i kasztelani Zamku Cieni. Ta maska przedstawia podobiznę pierwszego członka rodu. Okej, i szata Marajasa. Szata z czarną opończą na ramionach, zwyczajowo noszona przez głowę rodu Marajas. Wszyscy synowie rodu Marajas rodzą się chorowici. Nic dziwnego, że Malej Marajas dał się zwieść pięknej i okrutnej bogini, która urodziła się ze zgnilizną. Chyba mowa o Maleni, tak mi się wydaje. I rapier z ostrogami mrówek powoduje nagromadzenie szkarłatnej zgnilizny. Ostroga olbrzymiej mrówki, z której wykonano rapier. Z ostrza kapie szkarłatna zgnilizna. Szkarłatna zgnilizna to stara legenda, w którą wierzył Malej Marajas z Zamku Cieni i rzeczywiście, w końcu znalazł własną boginię. Nadziewające pchnięcie. Okej, no to umiejętność znana. Ej, ale pierwsza broń, która zatruwa szkarłatną zgnilizną. To mi się akurat bardzo podobuje. Dobra, łyknę sobie tamte flaszki. Kosztem... O kurde, mi zawiózł strugę?! Kurde, myślałem, że tylko mnie powalił. Dobra, lipa. Trochę lipa, nie powiem, no ale... Najważniejsze, że miałem ten zapas jeszcze flaszki. Bo zużyłem w sumie... No w sumie żadnej nie zużyłem podczas walki z tymi typami. Zużyłem tylko na końcówce, jak już miałem tylko dobić tego... W ogóle. Nie zużyłem ani jednej flaszki podczas tej walki. Użyłem potem tylko, żeby się podleczyć w trakcie tej... mojej takiej ucieczki, powiedzmy. No i ładnie, odzyskałem akurat jedną flaszkę. Akurat tą, którą wykorzystałem na podleczenie strugi, to jest dobrze powiedziane. Po prostu na przyzwanie go ponownie. O proszę, ten ślimaczek widzę też pluje chyba szkarłatną zgnilizną. O, kolejna flaszka, podziękował.
Dobra, teraz to przeżył, struga, tylko po prostu zostałem ja po prostu pozbawiony tego. Balansu. Czy mi tak długo zajęło znalezienie tego słowa? Wełbie, nie mam pojęcia. O, tu możemy chyba wejść, tak mi się wydaje. Tutaj, o nie, nawet tu są bazyliony! Okej, ale to na pewno nie jest skamienienie. Dobra. Okej, pigułę. Na konia i jazda. Dobra, YOLO, wskoczymy tutaj od razu. Zamek cieni. O kurde, tu był gościu? Tego nie widziałem. Kujący kwiat, czyli taki trochę mech. No ale... Uważam, że zgarnięty jakiś zasób. O, jest miejsce łaski. To bardzo dobrze. Bo dzięki temu mogę się wyposażyć właśnie ponownie w inkantację. Oraz odnowić zdaje się jedną flaszkę, bo resztę akurat odnowiłem sobie w trakcie tego biegu. Czyli tutaj będziemy teraz tak. Wielkie leczenie. Ochrona złotego drzewa. Klinga porządku nie jest mi potrzebna, więc idzie wytrzymać błyskawic. Naelektryzowanie oręża. Płomień okrutnego boga. I ogniu oczyść mnie. A jako, że tutaj jest od cholery trucizny, no to raczej domyślnie będę miał ten ogień tutaj tegowany. Mam też nic nieważącą pieczęć z tego porządku, także podwójnie bueno. Tak, przed tobą łaska. No da się ją widzieć już z góry. Tak więc spoko. Nam. Ciekawe jaki boss będzie w tym zamku. Bo co jak co, ale na pewno jakiś będzie. Bo nie powiedzcie mi, że cały taki wielki zamek jest tylko po to, żeby się stał. Bo przypominam, w poprzednim zamku, czyli w zamku tym na południu, jak on się nazywa, co muszę przypomnieć. Jak? To był zamek... Zamek Morn. To w zamku Morn bossem była ta cała lwia aberracja. Więc ciekawe, co bossem będzie tutaj. Ale po kolei. Najpierw zajmiemy się właśnie tutaj wszystkimi... tymi... wrogami, a potem będziemy się... No, kolejny z perfumiarzy. Co oni tu robią w ogóle, takie moje pytanie? Bo oni są wszędzie, tylko chyba nie tam, gdzie być powinni, czyli właśnie w tych ruinach perfumiarzy. Znaczy, dobra, wróć, tam też w sumie są, ale trochę mniejszej ilości. Było ich tam chyba, nie wiem, 5? O, jeszcze przeżył? W ogóle te ślimaki tak się nadymają, jakby miały za chwilę wybuchnąć tą trucizną. Zauważyliście? Okej, kolejny przedmiot. No to drzewo mnie raczej nie zaatakuje, ale... Warto być... The fuck? Dorynka Nikolski, 5. level! Nice, lubię to. Czym ty jesteś? Wyglądało jak coś... Tfu. Jak coś, co mógłby zrodzić Godric przez swoją chęć do zszywania... wszystkiego, tak naprawdę. Ze sobą i nie tylko. Wyglądało jak upośledzony, poszywany potomek. O, a, już miałem mówić, że jest pusta, ale nie, coś tu mamy. Figury neutralizujące. Okej, odzyskałem jedną. Nie, dwie odzyskałem z 3 zużytych. Może być.
No, okej, okay. Gryzie mnie, gromadzi truciznę, ale... Nic specjalnie groźnego. Kryjący grzyb. Razy dwa. To jest ciekawe, bo na razie wykorzystuję tylko trujący kwiat, aby robić zatruwające rzeczy. A kiedy wykorzystam trującego grzyba? Też poniekąd do czego? Dobra. No. No tak, na nią to jest akurat średnio opłacalne, no ale to już powinno zadziałać lepiej. No powiedzmy. Kolejny trujący kwiat. Odnowienie czy Boże, odnowienie. Zniwelowanie trucizny. O, tego sobie szukałem. No i dobra. Co było, to zgarnąłem. Nie było to jakoś mega dużo i nie było to jakieś mega cenne, ale zgarnąłem, więc lecimy dalej. Czyli... O, bardzo ładnie, backstabik. Dzięki temu odzyskuję i skupienie, i żyćko. Tutaj pisto. Tutaj też. I tutaj... Tutaj wychodzę, czyli nie chcę. Bo wyjdę stąd dopiero jak pokonam, kurde, bossa tego obszaru. A jak mówię, jakiego się spodziewam. Bo nie powiecie mi, że cały taki zamek był stał tylko tak, o. Żeby nic tu nie było. Się prawie udało. Dobra. Tu nic nie będzie. Spoko. Okej, trochę leczonka. Ciekawie, czy jest jakiś orange, który ma lifesteala na sobie zbudowanego. Kowalski level 4. No co, serio? To tyle? Halo, gdzie jakieś wejście głębiej do tego zamku? To by pomyślał, że będę szukał frontowych drzwi. Albo... Ale nie, no w sumie to szukam jakichkolwiek drzwi do środka. Nawet okno byłoby spoko. O, i ciekawe, jak ja mam tu wejść, co? Może z koniem by się udało, ale tak solo to wątpię. Tego drzewka też nie zetnę, żeby nie robiło za podest. Dobra, tutaj wracam do miejsca łaski, no ale odpoczywać nie chcę. Ja chcę przejść dalej. Tylko to jest pytanie, jak przejść dalej? O, może tamtędy? Tak po prostu. Może będzie tutaj przejście, who knows? No jest gościu, czyli być może jestem na dobrej drodze. Pięty. Dobra, nie no, weź to w dwie ręce. Dobra, mamy dalsze przejście, kolejnego z perfumiarzy. Niestety nie wszedł backstab, szkoda. Na niego już wszedł. Złoty rym poziomu 6. Pusto. Też pusto. O! A nie, tylko pana krwi. Ech, szkoda. Aha, super, i znowu jestem przy ścianie. Dobra, no to mury zewnętrzne obadane. A jak obadać mury wewnętrzne i wnętrze w ogóle tego zamku? Jakiegoś tipa bym prosił. Aż wypiję za pomyślność tego planu.
pewnie, ale poważnie, jak ja mam iść dalej? Jakby wszelakie przejścia są chyba tutaj po prostu niedostępne. Tu jest drabina, ale to jest skrót. Tutaj nie ma przejścia. Iluzji chyba też żadnej tu nie uświadczę. Chociaż może? Da się prosiło, aż się prosiło. Żeby dać to iluzję. Na górze tutaj już nic nie ma, to sprawdzałem. Tutaj dochodzę do tego miejsca. Jak tu wejdę... Okej, tam może coś jeszcze być. A ten tu skąd? Przecież pokonałem tu wszystkich. Spodnie zdeprowanego perfumiarza. O, a nie, dobra, nie, czekaj, tutaj nie przeszedłem wcześniej, więc dobra. To jeszcze był jakiś nowy. Dziękować. Dobra, może tu będzie dalsze przejście. Nie powiem, trochę na to liczę. Gorzej na prawo. A, patrzcie, skubańca. Faktycznie. Okej, okay, jeszcze jeden backstabik i mam full skupienia. No i ładnie. No niestety trochę oberwę. No i dzięki temu mieczowi szybko sobie to odzyskam. Tutaj pusto. No ale tu jest dalsze przejście, co mi się bardzo podoba. No, przynajmniej mam nadzieję, że to jest dalsze przejście. A nie kolejny ślepy zaułek. Kamień Kowalski, poziom 5. Musiałem się odezwać a propos tego zaułka, co? Okej, bazyliszki widzę. Okej, po tej stronie mnie nie było. Dobra, czyli powiedzmy, że odkryłem sobie nowe przejście. O! Okej. Idziemy tędy. O, jakiś czajony był! Skubaniec. Dobra, uważaj na ten efekt. Nie wiem, co on robi i naprawdę nie wiem, czy chce się przekonywać, ale znając bazyliony, jak w DS-ach 2 było to skamienienie, tak w DS-ach 3 i w DS-ach 1 była to klątwa. Czyli tu jest pewnie to... To jest to pewnie coś podobnego. A niestety nie mam niczego, co by mi klątwę... Co? Nie, wróć, nie, w ogóle nie ma żadnego przedmiotu, który obniża zniwelowanie klątwy na użycie i niweluje pasek. To musi zejść samo. Czyli krótko mówiąc, najlepiej w tym po prostu nie stać za długo. A propos stania za długo, nie? Kamień Kowalski, poziom 5. Tutaj pusto, tutaj przejście stąd. O, jest drabina! Nice! I proszę, bym ją przeoczył jeszcze. Jak to zrobiłem pewnie 5 minut temu. No ale dobra, skoro znalazłem drabinkę, no to idziemy do góry. Do środeczka, zakładam. Ewentualnie na mury wewnętrzne. Dobra, w lewo czy w prawo? Może najpierw w lewo. Że widzę, chyba wszystkie i tak w jednym miejscu się spotykają. O, albo i nie. Myślę, że tutaj będzie takie przejście w prawo, ale jednak nie ma. Okej, nie wiem jak to drugie, nie wiem jak ten cios go trafił, ale bo wyglądał zacnie. To kto?
To coś niesamowitego. Jaki randomowy backstab po prostu i za prawie całe HP. Co to jest za kurde rycerz? Czego pilnował? Protezy Walkirii. Ciekawe. No to jest na bank kluczowy przedmiot. Zobaczmy go. Dokładnie. Złota proteza używana przez jednoręką Walkirię. Złote protezy używane kiedyś przez jednoręką Walkirię. To mistrzostwo rzemiosła dzięki ćwiczeniom i umiejętnościom może działać równie skutecznie co prawdziwa ręka. Kiedy Malej Marajas, pan Zamku Cieni, otrzymał tę protezę, stwierdził, że poczuł obecność swej osobistej bogini. Ciekawe. Ciekawe też, dlaczego to mi się w ogóle przyda, bo jak na razie to jest trochę bezużyteczne. No bo ja mam dwie ręce i nie planuję raczej żadnej stracić, więc... mi się to raczej nie przyda. Ale kto wie, może spotkamy kogoś, komu będziemy mogli to dać. Okej, padł. Stąd przyszedłem. Okej. Teraz idziemy tędy. Zobaczmy, co takiego tutaj znajdziemy. Mamy kolejnych typiarzy, to na pewno. Aczkolwiek ci nas nie atakują. Okej, nie ma tutaj żadnego sekretu, widzę ani nic takiego. O, ale tu mamy kładkę. Przed tobą smutek, no trochę. Tam przedmiot. Dobra, no to zaskakujemy. Jesteśmy już wewnątrz zamku. Okej, teraz ty. Kurde, którego z rozbiegu zabiłem. Nieźle. Tutaj kolejny przedmiot, tam kolejny kwiat trujący. Kolejny kamień kowalski poziomu czwartego. W ogóle, co się takiego stało w tym miejscu, że to jest pełno trucizny? Co ty mi namierzasz, chłopie? Tu masz typa obok. Okej, nic po sobie nie zostawił, widzę. Szkoda. Liczyłem na jakieś fanty. No, wyłaź z tego bagna. Złoty rund poziomu trzeciego. Cyk, bak, stabik. Puszczaj mnie. Powiedzę więcej, masz kolegów. Dobra, ogniu, czyść mnie. Dobra, do tego kwiatka już nie będę szedł. Nie ma to raczej sensu. To jak zejdę, to w sumie nic nie zdziałam, więc nie wiem, po co to wchodziłem. Dobra, no to idziemy teraz tutaj. O, do kolejna drabinka na murki. Zobaczymy, co tam się kryje. Kto wie, może ten skrót sobie odblokuje. Który widziałem z drugiej strony. Byłoby to nawet miłe, bo niestety trochę mi się nie uśmiecha bieg do miejsca z miejsca łaski w to miejsce. Nawet pomimo faktu, że mógłbym zdzidować całą trasę. Kolejni perfumiarze. Bitch, you guess it! Jak to się nazywało? Niedola Shabririego chyba. To się przydało akurat teraz. Zrób tutaj trochę miejsca, panie Dziejaszku.
Patrz, ty chuj. No, ej, come on, seriously? Dobra, cofnij się, cofnij się, cofnij się. Szybko przywołuj. Pięknie. Było durne akurat z mojej strony. O, ale bardzo ładnie. Na decoy Latana sprawdza się idealnie. Zostawią. Dawaj, dawaj, dawaj. Jest! Nie było krwawienia chyba, ale był visceral i to jest najważniejsze. O, teraz był krwotok i akurat go zabił. Pięknie. Miecz Kata Marajasa i Wielka Tarcza Głogu. Pokonano Elemera od Głogu. Okej. Okay. Mamy miejsce łaski, mamy miejsce łaski. Bueno. Czyli zamek też zwiedzony. Świetnie. I dobra, które to było podejście? Chyba piąte albo szóste. Dobra, to teraz tak. Wyzwijmy sobie zaklęcie w takim razie. To... Jezu, mogłem właśnie jeszcze naelektryzować, mogłem to ostrze. To bym jeszcze więcej mu bił. Dobra. Dobra, to może zostać. Elektryzacja w sumie też może zostać. Dobra, no w sumie nie tyle zmienia, tylko po prostu wywalam to, czego nie chcę teraz używać. Może być. Wielkie runy, nie ma co. W ogóle to jest to, czemu jak pokonuję bossa na przykład w DS-ach, to mam normalnie regenerację... Mam normalnie regenerację tego żaru, w przypadku Dark Souls 3. Ale tu jak pokonam bossa, to nie mogę dostać regeneracji wielkiego runu, tylko muszę to sam striggerować tym wielkim łukiem. Tym łukiem runicznym. To jest trochę głupie. Ale dobra, skoro to ogarnięte, no to w kolejnym odcinku zameldujemy wykonanie naszego zadania. Tym razem naszego właśnie, jeśli chodzi o wulkaniczny dwór. Chociaż dobra, nie, w sumie zameldować to możemy jeszcze w tym odcinku, bo wytnę wam pewnie te wszystkie walki, które się nie udały z tym LMR-em, ale... Ty właśnie, ile mam run w ogóle przy sobie? 124 tysiące, czyli chyba 20 patyków dla niego dostałem, no to nie wiem, czy to jakiś mega war był przeciwnik, no ale... Lepszy ryzyk niż nic. Pogadajmy. Ostrze z wężowej kości. Now, perhaps the time has come to tell you of the true ruler of this manor, Lord Rykard. The Erd Tree blessed the tarnished with grace, but it was all too meager in the face of the enormity of their task. The tarnished were forced to scavenge, squabbling for crumbs, like the shard bearers vying for power in the wake of the shattering. Our Lord, indignant, has refused to scurry about, fighting over what miserly scraps they allow us. If the Erd Tree, and indeed the very gods, would debase us so, then we are willing to raise the banner of resistance, even if it means heresy. We at the Volcano Manor, under Lord Rykard, have sworn no rest until it is done. If you follow this heroic path, one day the Lord will see you. The Lord's visits with our champions are always a spectacle. It cannot come a day too soon. Okej, to ostatnia sentencja chyba źle przetłumaczona była, tak mi się wydaje. If you follow this, it cannot... Dobra. If you follow this, it cannot come... Nie widziałem tej wiadomości. Dobra, przeładowanie. Czy teraz będziemy mieli nowego questa? Nie. Nie mamy. O kto? Praetor Rykard.
You're tarnished. Here to put the demigods to the sword. Then please, kill the great serpent. The one that devoured Praetor Reichard. I left the serpent slaying spear in the Lord's chamber. Worthy tarnished. Brandish the spear and run him through. The great serpent. That unspeakable monstrosity. Praetor Reichard's ambitions, though blasphemous, marked him a worthy sovereign, but they were reduced to gluttonous depravity once he gave himself to the serpent. Whatever that thing is, it is no longer Praetor Reichard. Someone must kill him to spare him and his ambitions from further dishonor. Worthy tarnish, it is the only run it. Worthy, it is the A no właśnie, Boże, czemu jak cię myślałem, że ona mi da? Przecież te listy dostawaliśmy tutaj. Czerwony list tym razem. Look at you. A recusant through and through. I knew you had it in you. Take this. List do Bernala. A special invitation to hunt some of the first tarnished who sat at the round table hold. If you should accept, I'll next see you on the field of battle. You're still alive, I see. Okej, on nic nowego nie ma, widzę. Well. Tutaj? Przed tobą kłamca, okej, okay, no dalej nie wiem, kurde, o co chodzi. Okej, okay, zjedźmy pozostałe loka. Cie? Pogada? Wait, czy to jest Raya? Tarnished. What is your business here? I'm afraid this is not a guest room. What's that peculiar look upon your face? Goodness, am I still a serpent? Oh, how dreadful. How dreadful indeed. Oh, forgive my distress. I ought to be thanking you for treating me as usual. Despite this appearance, brave Tarnished. This is my true form. My real name is Zarius. Please forgive the deception. Do understand? This duplicity is my own doing. Lady Tanith speaks no falsehoods. And the volcano manor is just as it seems. No chyba nie. Lady Tanith is my mother. I am told I was born by the grace of a glorious king, that my mother cherishes this form I inhabit. I am proud of what I am, but people are cruel. If they saw my true form, they wouldn't speak to me, and so I assume a guise when seeking new recruits. But you are not like the rest. My serpentine form and the name Zarius were secrets. Known only to Lady Tanith and I. Now I share the secrets with you as well. Please keep them safe from anyone else. My serpentine form. Dobra, to już się powtarza. Okej, okay. Czyli mamy dwie nowości. No, to było do przewidzenia, że to jest kurde. Że to jest kurde jakaś ściema. Tutaj była ten skrócik. A właśnie, czy to jest otwarte? Nie, wciąż zamknięte. Nie. Czekaj, czy patrzę coś powie nowego? Hello again. Nie.
I nic nowego też nie ma. Okej, okay. Tu? To jest od drugiej strony do otwarcia. Dobra. No to co? W kolejnym odcinku przejdziemy się po tym wulkanicznym dworze. Być może trochę głębiej, jeśli wykonamy te questy. Plus przypominam, że dalej mamy ten kawałek do zwiedzenia, tylko jeszcze nie wiem, jak tam dojść tak, żeby nie zginąć po drodze. Ale mam na to jakiś pomysł. Dobra, zobaczmy jeszcze tylko te listy. Czyli tak, czerwony list do nas. Pisemna prośba z wulkanicznego dworu zadająca imię poszukiwanego zmatowieńca. List jest jasno-czerwony, co oznacza ostateczną prośbę. Juno Hoslow, rycerz krwi. Można go znaleźć na szczytach olbrzymów. Dokładne położenie wskazuje znacznik. Okej, okay, no to chyba jeszcze trochę poczeka jednak. List do Bernala. Wargram, rozszalały wilk i Wilhelm, błędny czarodziej. Obu można znaleźć w Lindel, królewskiej stolicy. Dokładne położenie wskazuje znacznik. Zobaczmy w takim razie. Łocie, panie! I to jest to do mnie? Ja pertole, jaki to jest dystans w ogóle. Tutaj Wargram. Gdzie jest ten drugi? Miałbyś też w stolicy. Zakładam, że stolica jest gdzieś, no tutaj, nie? W tej całej połaci nieodkrytego jeszcze przeze mnie terenu. Dobra. Czyli jednak najpierw wykonamy sobie jedno zadanie dla Bengrala, potem pójdziemy dalej. Bo dopóki nie zrobię tego mojego questa, no to ja nie mam co kurde iść na ten wulkaniczny dwór. Dobra, tutaj to jest pod windą, no niestety, więc... Więc stąd będę się musiał cofnąć... O, albo nie, stąd, z wioski młynarzy pobiegniemy sobie tędy. Zobaczymy, co się tu kryje. Więc dobra, udajmy się tutaj tylko. No i ode mnie w tym odcinku to będzie tyle. Widzimy się w kolejnym materiale, w którym przejdziemy już, być może, do Wielkiej Stolicy. Wróć po prostu do stolicy, czyli do Lindel. Ode mnie to tyle, do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Elden Ring. Cześć!